Dzień dobry, witam Państwa, Kasper Kita, a dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z panem Markiem Jurkiem, publicystą, historykiem, byłym marszałkiem Sejmu. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za pana czas. A porozmawiamy sobie z okazji rocznicy w październiku z jednej strony wyboru Jana Pawła II na papieża, wyboru Karola Wojtyły, żeby być precyzyjnym, na papieża, z drugiej strony rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do Polski, o dziedzictwie Jana Pawła II i tym, no właśnie, co z tego zostało i jaki jest bilans tego pontyfikatu z perspektywy też zbliżających się w przyszłym roku 20 lat od śmierci Jana Pawła II. Panie marszałku, mamy znaną biblijną frazę, po owocach ich poznacie. Jakie pan z dzisiejszej perspektywy, ale z perspektywy całego tego pontyfikatu i również tych lat, które upłynęły, widzi owoce pontyfikatu Jana Pawła II? Andrzej, jak się spojrzy na tą maksymę Jadwigi Staniszkis, niedawno zmarłej, o tym, że cywilizację środkowoeuropejską od zachodnioeuropejskiej oddzielają fundamenty filozoficzne, dlatego że Zachód przyjął nominalizm, przekonanie, że kategorie społeczne to są tylko pojęcia, naród, rodzina, wszystko to można redefiniować. Europa Środkowa pozostała wierna swoim fundamentom chrześcijańskim. To chyba nikt tego tak nie umocnił w Polsce i w naszym regionie jak Jan Paweł II. Jako ten człowiek, który był wielkim tym promotorem, obrońcą patriotyzmu, no, zawsze mówię, że wszyscy, którzy w myślach nowoczesnego Polaka widzą tylko taki katechizm realisty, powinni spojrzeć tam na koniec, gdzie jest taki bardzo ciekawy fragment, że być może Polska, że poezja polska nie powinna kierować polityką, ale rzeczywiście dotarła do niezwykłego zrozumienia sensu patriotyzmu, więzi człowieka z narodem i być może jeszcze kiedyś Polska wypowie jakieś wielkie słowo, które dotrze do całego świata. I rzeczywiście no, ta przepowiednia, no, prognoza, no, realiści raczej formułują prognozę, ona się spełniła, dlatego że w jakimś sensie no, tym głosem Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, który dotarł do świata, był Jan Paweł II, ale z naszego punktu widzenia ważne jest to, że on dotarł do Polski i że dotarł do Europy Środkowej. Ja mam takie bardzo ciekawe przeżycie jakieś 12-13 lat temu, jak zaczęła się nagonka na Węgry w Parlamencie Europejskim. Pojechaliśmy z Marianem Piłką zawieść taki list polskich środowisk katolickich wspierający Węgry i taki akt solidarności naszej opinii publicznej z Węgrami. Przyjął nas w parlamencie László Kövér, którego ja chyba jeszcze znałem wtedy, kiedy no, ja kierowałem Sejmem, on też był przewodniczącym parlamentu. No i rozmawialiśmy o historii. On mówi, że dla niego kluczowym przeżyciem, kiedy zrozumiał, że komunizm upadnie, i takim kluczowym przeżyciem formacyjnym to było to, jak pojechali z Wiktorem Orbanem i ze swoimi narzeczonymi, czy jeden chyba był już żonaty, do Polski na pielgrzymkę w 1987 roku. To była trzecia pielgrzymka do Polski. Ja mówię, a to ciekawe, mówię, bo dla nas to była pielgrzymka bardzo depresyjna i myśmy mieli wrażenie, że papież nas umacnia, że to jeszcze daleko, że właściwie to wzmożenie, które przeżyliśmy w czasach Solidarności na początku lat 80., że to mija, a teraz musimy być bardziej nastawieni na taki długotrwały, duchowy opór. To jest ta pielgrzymka z Westerplatte, który o tym, że każdy ma swoje Westerplatte z tym adresem do młodych ludzi. A Kövér powiedział, że a oni byli przekonani, że komunizm upadnie, bo nigdy czegoś takiego nie widzieli. Tak wielkich zgromadzeń ludzi, wyrażających swoją wiarę, modlących się publicznie i tak dalej. Mówię, jeżeli naprawdę w świecie dominacji sowieckiej coś takiego było możliwe, ten komunizm upada. No i się sprawdziło, bo dwa lata potem no, Węgrzy rzeczywiście mieli wolne wybory dwa lata potem. No tak, tutaj mówimy o tej roli historycznej, zwłaszcza z perspektywy polskiej, jeśli chodzi o obalenie skuteczne komunizmu, w którym niewątpliwie tutaj udział Jana Pawła II, jego charyzma był ogromny. To jest ten jeden wymiar, natomiast no, to jest powiedzmy takie pierwsze 11-12 lat pontyfikatu. Druga powiedzmy połowa, tak nierówna, ale powiedzmy druga część pontyfikatu, to już jest okres III Rzeczpospolitej. Na ile pana zdaniem Janowi Pawłowi II udało się rzeczywiście wpłynąć na z jednej strony III Rzeczpospolitą,
którą przestrzegał, prawda, że demokracja pozbawiona wartości zmienia się prędzej czy później w jawny lub ukryty totalitaryzm. Z drugiej strony mamy też to wezwanie Polaków do wejścia do Unii Europejskiej tak naprawdę. Czy nie jest tak, że ta wizja przedstawiona przez Jana Pawła II no, nie udała się, jeśli chodzi o nastawienie III Rzeczpospolitej na tory chrześcijańskie, a z drugiej strony nastawienie Polski na jedność z Zachodem. Mówił Pan na początku o tym powiedzmy rozdźwięku między wschodnią a zachodnią Europą, ale na powrót Polski na Zachód po 90 roku, po obaleniu komunizmu, ale no jednak to miał być również Zachód zakorzeniony w chrześcijaństwie i to też się raczej nie udało. Znaczy niewątpliwie ten moment, który Pan wskazał, to znaczy koniec zimnej wojny, 89 rok, to jest też zwrot w nauczaniu papieskim, społecznym, dlatego że właśnie ta teza o tym, że demokracja bez wartości łatwo zmienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm. Ja często podkreślam, że naprawdę trzeba dokładnie słuchać tego cytatu, dlatego że liberalni interpretatorzy sugerują, że to oznacza, że ona się może zmienić. Papież nie wierzy, że ona się może zmienić, tylko ona się zmienia. Ona stwierdził, że wtedy, to znaczy na początku naszego wieku, demokracja zmieniała się w totalitaryzm i dzisiaj właściwie demokracja liberalna przypisuje sobie no, taką władzę absolutną, która jest władzą totalną, redefinicji rodziny i tak dalej. I to papież powiedział właściwie natychmiast po zakończeniu zimnej wojny. Była wtedy taka polemika z Miltonem Friedmanem, dlatego że papież mówił o tym, że wolność musi być zakorzeniona w prawdzie, że wolność właściwie bez prawdy jest siłą niszczącą i Friedman mówi, no ale jaka prawda, kto tą prawdę będzie ustalał? I to wtedy wywołało ogromne zgorszenie. Tak, i to jest ten moment, czyli można powiedzieć, że w tym pontyfikacie ten przełom to jest takie bardzo dobre wyczucie tego, że pewien czas się kończy i pewien się zaczyna. Nawiasem mówiąc, jak spojrzymy na kalendarium rewolucji tej genderowej, homoseksualnej w Europie, to tak naprawdę tego typu legislacje zaczynają się z końcem zimnej wojny w państwach skandynawskich. One dopiero na początku XXI wieku docierają do krajów romańskich, do Francji i tak dalej. I potem idą dalej. I właściwie w tym momencie papież o tym mówi, że takie zagrożenie istniało i potem ten wątek no, rozwijał cały czas systematycznie, również w Polsce wtedy, kiedy właściwie patronował walce o najważniejsze z tych praw, które gwarantują porządek naturalny, znaczy prawo do życia, bo no wiadomo, nasz premier bardzo celnie powiedział, tylko niewiele więcej z tego wynikło, że jak jest życie, to jest wolność wyboru. Jak nie ma życia, to nie ma żadnego wyboru. Papież był wielkim promotorem tej sprawy, zresztą no, promotorem i na Ambonie, i w kontaktach bezpośrednich. W 1991 roku, w czasie tej pielgrzymki trzeciej, przyjął posłów zaangażowanych w sprawę obrony życia i wspierał nas, błogosławił tą pracę i tak dalej. I w moim przekonaniu, bez jego osobistego zaangażowania, tak naprawdę ruch na rzecz prawa do życia i ruch cywilizacji życia by się tak nie rozwinął w świecie zachodnim. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie zachodnim. Dlatego, że papieże wcześniej i później, mówi Sobór Powszechny ostatni, użył sformułowania zbrodnia potworna. Także dzisiaj no, wszyscy ci, którzy mówią, że ducha Soboru trzeba respektować, powinni zacząć to od stwierdzenia, że naprawdę dzisiaj demokracja promuje zbrodnie potworne. Papieże to mówili, natomiast Jan Paweł II to powtarzał. Powtarzał przy każdej okazji, przy każdej pielgrzymce i co więcej, no on bronił nie tylko samego prawa do życia, ale tam, gdzie mógł, bronił również legislacji dotyczącej trwałości rodziny w Irlandii. To, że Irlandczycy wygrali referendum antyrozwodowe, to znaczy, bądźmy ściśli, referendum potwierdzające, że państwo, że republika honoruje małżeństwo katolickie, tak jak ono zostało zawarte. No jak ktoś, teraz są takie jakieś podobno śluby humanistyczne, czy coś takiego, no, jak ktoś chce sobie zawierać kontrakt na jakiś czas, czy kontrakt warunkowy, no to sobie zawiera, natomiast Republika Irlandzka uznawała małżeństwo katolickie takim, jakim jest. Papież miał wtedy w Cork bodaj takie wielkie kazanie, w którym mówił, że sama legislacja rozwodowa niejako zachęca ludzi w sytuacjach kryzysowych
do tego, żeby nie bronić własnego małżeństwa. Irlandczycy to referendum wygrali. Także w moim przekonaniu, z punktu widzenia tak, jak należy patrzeć na historię, to znaczy w sposób komparatywny, bo tylko w ten sposób uwzględniamy okoliczności i możliwości, to wydaje mi się, że te szanse były wykorzystane bardzo mocno. Natomiast druga rzecz, o której Pan mówił, to znaczy ta sprawa Unii Europejskiej, ona jest trudniejsza, dlatego że tu powiedzmy sobie, że papież wpisuje się w ten nurt rzymski, który właściwie on istniał od początku traktatów rzymskich, kiedy traktaty rzymskie były zawierane, to Osservatore Romano, wyrażając niejako stanowisko Piusa XII, napisało, że bardzo dobrze, że to jest, tylko że szkoda, że w tym traktacie nie ma żadnych odniesień do duchowej treści Europy. Ale samo to, że 11 lat po wojnie Niemcy i Francja rozpoczynają jakiś proces budowy wspólnoty i tak dalej, to było odbierane bardzo korzystnie. W moim przekonaniu oczywiście to potem się wzmogło po soborze, ale ten fatalizm, że nie można nie popierać integracji europejskiej, on był bardzo silny. On był bardzo silny w samym Rzymie, ale ja muszę powiedzieć, że kiedyś rozmawiałem z księdzem tradycjonalistą, Szwajcarem, on mówi, że on jako Szwajcar, a to bardzo dobrze, że oni się godzą, Niemcy, Francuzi, cokolwiek by nie mówić, to dobrze, że już nie będzie wojen i tak dalej. Więc z punktu widzenia, oczywiście ja na to patrzyłem inaczej, ja głosowałem w referendum przeciwko tak zwanej akcesji europejskiej. W debacie podkreślałem, że wchodzimy w relacje z państwami, bo w końcu Unia jest nie tylko organizacją, ale właśnie jest Unią z państwami, które mają zupełnie inną orientację cywilizacyjną. Rzeczywiście papież tutaj prezentował inne stanowisko. On reprezentował tą płodną utopię, że chrześcijaństwo może stać się sercem, sumieniem świata liberalnego i tak dalej, który będzie oddziaływać i które będzie tam, bazując na kulturze katolickiej, będzie nawracać. Ja to nazywam płodną utopią, dlatego że to dawało papieżowi to motywowało go do tego, żeby oddziaływać na opinię katolicką w przekonaniu, że ona może być sprawcza, że my nie musimy się ustawiać na pozycjach jedynie defensywnych, obronnych i tak dalej, ale że my możemy odgrywać rolę sprawczą. No i dlatego wydaje mi się, że w jego myśleniu było takie przekonanie, że Kościół, będąc wierny zasadom pokoju, zgody narodów i tak dalej, nie może hamować tego procesu. Czy inne stanowisko papieża wpłynęłoby na społeczeństwo? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że bardzo często rozmawiam dzisiaj z dziennikarzami, nie z pańskiego pokolenia, ze starszego. I wtedy, kiedy oni mówią, że to jest na przykład zbyt wyrozumiałe stanowisko, a jak głosowałeś? Mhm. I większość ludzi, z którymi rozmawiam, głosowało za. Nie dlatego, że papież sugerował, przecież on nie mówił, tylko sugerował, że patrzy na to z sympatią, tylko dlatego, że Polska była na jakimś głodzie konsumpcyjnym, że duża część opinii nie rozumiała napięcia między cywilizacją chrześcijańską a systemem liberalnym i tak dalej. W Polsce właściwie w tamtych czasach to tylko opinia katolicka i to tylko ta prawicowa część opinii katolickiej miała takie silne przekonanie, że to jest problem. Że tak naprawdę wchodząc do Unii Europejskiej wchodzimy w sytuację zależności, która będzie groźna i dla roli Polski w Europie, i tej roli politycznej, i dla naszej tożsamości. Przy czym ta tożsamość była bardziej przez wszystkich uznawana, bo rola polityczna to w ogóle wykraczało poza horyzont dużej części opinii publicznej. I tutaj trzeba zauważyć, że z punktu widzenia oddziaływania na Polskę, to Polska i Czechy, pewnie z zupełnie innych powodów, to były kraje zupełnie unikatowe w Europie Środkowej. Dlatego, że u nas sprzeciw wobec Unii Europejskiej był największy. W nowo powstałych państwach, albo takich, które po krótkiej niepodległości, tak jak Litwa, odzyskiwały ją po czasach przynależności do Związku Sowieckiego bezpośrednio, na Słowacji, w Słowenii, na Litwie, w referendum, wyniki były ponad 90%.
Na Węgrzech to było 84%, 16% sprzeciw. Węgry reprezentowały taką pośrednią. A w Polsce, w Czechach to było 20 parę %. Nam, którzy byliśmy zaangażowani wtedy w debatę, no to się wydawało, że to jest mało. Ale z punktu widzenia świadomości, że rzecz jest przedmiotem rzeczywistego wyboru, to było dużo. I wydaje mi się, że tego. Wydaje mi się, że ten wybór by i tak nastąpił. A to opinia katolicka wtedy była tym głównym... Głównym terenem sprzeciwu i tą częścią społeczeństwa, która była najbardziej świadoma, że jest problem, bo dzisiaj, myślę, że dzisiaj ten sposób wpływania na polską politykę, na polskie społeczeństwo przez Unię Europejską dociera do wielu więcej ludzi, na przykład kwestia imigracji, kwestia hamowania rozwoju przemysłowego, kwestia narzucania tych kosztownych polityk ekologicznych i tak dalej, to dzisiaj dociera dużo szerzej niż do samej opinii katolickiej. Wtedy to byli ci ludzie, którzy uważali, że suwerenność należy zawsze chronić i ci ludzie, którzy uważali, że zderzenie z tym światem, znaczy, że przyjęcie, wejście we wspólne struktury z państwami liberalnymi, które już wtedy były państwami aborcyjnymi. To już wtedy, jak mówię, rewolucja homoseksualna natarła również do krajów romańskich. Przeszła wcześniej przez kraje protestanckie i tak dalej, że to jest problem, to wtedy to było to. No tylko tutaj, ja oczywiście nie śmiem twierdzić, że gdyby Jan Paweł II powiedział coś innego, to Polska nie weszłaby do Unii Europejskiej, ale czy nie jest tak, że on personifikuje poniekąd jako ten cieszący się największym autorytetem w polskim społeczeństwie? Dariusz Karłowicz miał taką ładną frazę, że był niekoronowanym królem Polski, pełnił trochę taką rolę monarchiczną. Czy nie jest tak, że on personifikuje sobą właśnie tę płodną utopię, te, jak to pan ładnie nazwał, te iluzje, że we współczesnym świecie można pogodzić katolicyzm z liberalizmem, że można pogodzić, bo to jest utopia, która jest szalenie żywa, tak? Tak naprawdę cała Trzecia Rzeczpospolita i tak naprawdę też większość rządów PiS-u, mamy cały czas te w głównym nurcie, powiedzmy, polskiej prawicy szeroko pojętej, mamy cały czas te iluzje, tak? Że da się te dwie rzeczy pogodzić, że możemy w demokracji liberalnej, w świecie zachodnim, że w ogóle mamy problem, wydaje mi się, z wyodrębnieniem tego, że istnieje coś takiego jak osobny polski interes narodowy, a interes Zachodu to jest coś odrębnego, że istnieje specyficzna polska tożsamość narodowa, specyficzne polskie dziedzictwo kulturowe, a współczesny Zachód no jest w gruncie rzeczy kulturowo czymś wrogim. No, tak? To jest ta genialna teza Staniszki, że samo przyjęcie filozofii nominalistycznej, odrzucenie tego arystotelesowsko-tomistycznego realizmu, to sprawia, że mamy do czynienia z inną cywilizacją. W pewnym sensie, dzisiaj. Nie, no bez wątpienia, to można to różnie nazwać. Ja mówię, ja we wszystkim jestem, w 90 sprawach się nie zgadzam z prezydentem Macronem. No, teraz może dobrego ministra spraw wewnętrznych powołał. W sprawach imigracji się zgadzamy, no zdaje się, że i na Tuska wpłynął. Ale, wie pan, ale dobrze, że na niego dotarło to, żeby przestać mówić o Europie jako wspólnocie wartości, a trzeba mówić o Europie jako wspólnocie losu, bo my rzeczywiście mamy podobne instytucje. Natomiast jeżeli chodzi o typ kultury, to ta zachodnioeuropejska cywilizacja liberalna, to nie znaczy, że tam nie ma kultury katolickiej, tylko ona jest zdominowana przez systemy liberalne po prostu. To jest zupełnie coś innego niż to, czego my chcemy. Natomiast rzeczywiście, ale to nie jest tylko kwestia Polski, ale całej Europy Środkowej, ta utopia maritanowska, według której no, to nie jest tak jak u Rousseau, że człowiek się rodzi dobry, jeżeli kultura go nie zepsuje, to on jest w ogóle bardzo dobry. Że to może przesada, ale ta kultura maritanowska zakładała, że statystyczny człowiek, ta utopia chadecka, że statystyczny człowiek to jest bardzo dobry. Więc wynik wyborów demokratycznych, jeżeli szczególnie w kraju, który ma silną kulturę katolicką, on musi być dobry. I stąd wie pan, są na przykład dzisiaj te tezy, że nie należy, że niepotrzebny jest autorytet Kościoła w debacie publicznej, nie należy się odwoływać na przykład do norm chrześcijańskich, do dekalogu i tak dalej, tylko prawda, argumentować wszystko w sposób taki nienormatywny i tak dalej. Ta utopia, że tą drogą zbuduje się dobro wspólne, no, no ona jest niestety w dzisiejszych czasach powszechna. Mi się wydaje, że na pewno Jan Paweł II był jej wierny do końca życia, aczkolwiek jak spojrzymy na jego testament europejski, to znaczy na adhortację Ecclesiae in Europa, to tam widać bardzo krytyczną ocenę stanu, w jakim się Europa znalazła.
że tak naprawdę papież pisze, że dla Europy nadzieja płynie stąd, że jeszcze się znajdują męczennicy i że Europa Środkowa weszła do, że Europa Środkowa bierze udział w życiu europejskim. I to jest nadzieja dla Europy Zachodniej. A tak naprawdę Europa Zachodniej w sytuacji depresji egzystencjalnej i tak dalej. Znaczy, wie pan, no, można się zastanawiać, czy papież, czy to nie była taka taka strategia Winkelrieda, że w ogóle my się musimy poświęcić, czy my się zatrujemy, ale trochę ich uzdrowimy. No, no ciekawa teza z perspektywa Rzymu. To rzeczywiście też zakorzenienie tak, w tej tradycji romantycznej, która była mu bliska, o to, co pan wspominał, słowacki, prawda? Tak, perspektywa Rzymu jest inna jednak. Znaczy, wydaje mi się, że papież wyjątkowo, znaczy, akurat tutaj nie mamy dużej skali porównawczej, bo mamy Benedykta XVI, który był bardziej Bawarczykiem niż Niemcem. Mamy dzisiaj papieża Franciszka, który nigdy do Argentyny nie pojechał, ale wydaje się, że na tym tle w ogóle to afirmowanie wartości własnej kultury narodowej, tego skąd papież przyszedł, to było rzeczywiście wyjątkowe, nawet jak spojrzymy na różnych prawatów rzymskich i tak dalej. I w tym sensie no, papież był jakimś reprezentantem kultury polskiej. Natomiast mówię, natomiast pewnie do końca życia tej utopii był wierny. Znaczy inny jest problem. No, ta utopia w moim przekonaniu była płodna, bo ona zachęcała papieża do tego, żeby mobilizować opinię katolicką z taką wiarą, że to może się udać. Ja coś podobnego widziałem u Wiktora Orbana, który kiedyś przyjechał do Gniezna na zjazd gnieźnieński, miał wspaniałe przemówienie o tym, że Europa musi być chrześcijańska, bo chrześcijańska demokracja jest największą partią w Parlamencie Europejskim. Mówi to właśnie to i dlatego mówi, demokracja musi być chrześcijańska. I ten, znaczy nie sądzę, żeby Orban w to wierzył akurat. Orban to myślę bardzo pragmatycznie do takich kasów podchodzi. Ale retoryka była bardzo mobilizująca i w wypadku papieża myślę, że to było podobne. Gorsza sprawa, z tym pontyfikatem, ja myślę, że jeżeli chodzi o ten bilans narodowy dla Polski, on jest po prostu, przez ten etap przeszliśmy dobrze, a następne pokolenie już musi budować inaczej, korzystając z tych doświadczeń, które dotarły do opinii publicznej i tak dalej. Inna rzecz jest w jakiś sposób dzisiaj problemem dla nas, że papież no, oprócz tej płodnej utopii schrystianizowanej demokracji miał tą utopię wiosny Kościoła. Właśnie do tego chciałem teraz dojść, ponieważ no, to jest fundament, mamy tutaj te dwa poziomy. Poziom powiedzmy Jana Pawła II jako Polaka, jego wpływu na Polskę, ale mamy też poziom Kościoła Powszechnego. I o ile na tym pierwszym poziomie rzeczywiście możemy mówić o przede wszystkim o obaleniu komunizmu, o pewnej próbie obrony wartości chrześcijańskich w życiu publicznym i tak dalej, jakkolwiek ta liberalna utopia jest tutaj cały czas obecna, no to na poziomie Kościoła Powszechnego, jakie są owoce tego pontyfikatu? Czy nie jest tak, że ostatecznie Jan Paweł II bardzo głęboko, no jednak papież najdłużej panujący w XX wieku, tak? 27 lat, ogrom czasu, został jako naprawdę młody człowiek jak na papieża, bo 58 lat został papieżem, miał perspektywę unikalną, bardzo długiego pontyfikatu. Wiosna Kościoła, Sobór Watykański II to dziedzictwo liberalne. Mamy, wydaje mi się, często w Polsce taką właśnie też takie iluzoryczne przekonanie, że wszystko było super, był Jan Paweł II, potem był Benedykt i przyszedł ten straszny Franciszek, taki bardzo progresywny i to wszystko tak nie wiadomo skąd się wziął. No jednak Jan Paweł II to są i w kwestiach teologicznych mamy ekumenizm, asyż, całowanie Koranu, mamy w kwestiach etycznych również przesunięcie, jeśli chodzi o cele małżeństwa i już nie stawianie na pierwszym miejscu potomstwa i opieki nad potomstwem. Mamy, jeśli chodzi o nominacje kardynalskie, przecież mnóstwo progresistowskich kardynałów, tak? No Bergoglio, McCarrick, Kasper, wszyscy ci ludzie skądś zostali tymi kardynałami. Kościół zawsze biegnie rytmem swoich czasów. No, kardynał Bea czy kardynał Montini to jednak byli kardynałowie Piusa XII. I w ten sposób, na tej zasadzie, w moim przekonaniu, kiedy pytamy o tym, co... Ale to mamy zaostrzenie tego wręcz kursu. Jeżeli pytamy, co w skali Kościoła Powszechnego było owocem pontyfikatu, w jakim stanie Jan Paweł II zostawiał Kościół, to w moim przekonaniu no, ukoronowaniem tego pontyfikatu to był pontyfikat Benedykta XVI i na pewno społecznie bardziej defensywne. Znaczy w encyklikach Benedykta XVI są nadzwyczaj ważne sformułowania, na przykład ta afirmacja tradycyjnego rytu chrztu
czy w planie społecznym, mówię, to jest bardzo mało przyswojone przez prawicę, w moim przekonaniu no bardzo ważne dla nadchodzących czasów, ta afirmacja państwa, suwerenności państwa. W pierwszej encyklice Benedykta XVI, w Caritas in Veritate, te dwa stwierdzenia, że właśnie skala współpracy międzynarodowej w dzisiejszych czasach wymaga państw, które są jedynymi gwarantami, że głos narodów będzie słyszany. I druga, że to jest szczególnie ważne dla narodów, które świeżo odzyskały niepodległość. Takie jak Polska i inne narody Europy Środkowej. Więc w moim przekonaniu to jest ten okres, że obrazem stanu Kościoła, w jakim Jan Paweł II zostawiał Kościół, no to jest pontyfikat Benedykta XVI. Ja byłem krótko po inauguracji Franciszka w Rzymie. Miałem rozmowę z jednym z profesorów, z polskich profesorów Uniwersytetów Rzymskich i on mi powiedział, że wtedy, w 2013 roku, to nie w 2005, kiedy zmarł Jan Paweł II, tylko w 2013 po abdykacji Benedykta XVI, powszechny nastrój wokół kolegium kardynalskiego to był taki, nie można dopuścić do wyboru lefewrysty. Ja mówię, no lefewrysty, ja tak rozmawiamy zresztą, ja mówię, no ale przecież no chyba nikt nie myślał, że biskup Felle zostanie papieżem. No. Kanonicznie to jest możliwe, no każdy może być, ksiądz też może być wybrany teoretycznie na papieża, zostanie biskupem potem i tak dalej. A mnie nie, chodziło o to, że nie może być taki jak Ratzinger, że tym lefewrystą to był Benedykt XVI w odbiorze. I wie pan, i to rzeczywiście ten nurt, który ja myślę, że już przybyło, że Jana Pawła II reprezentował kardynał Montini, kardynał Bergoglio i potem Franciszka, uważano właśnie za kontynuatora tych nadziei na tą, że tak powiem, radykalizację tego wszystkiego, co się stało za pontyfikatu Pawła VI. No przecież on był. On był i w pewnym sensie Jan Paweł II został papieżem przeciwko tym nadziejom. No, dlaczego pewnie przeciwko? Kardynał, przecież przybrał nawet imiona Jana 23 i Pawła VI. Przeciwko tym nadziejom w tym sensie, że kardynał Montini być może przybrałby imię Pawła VII. Tego nie wiemy, jakie by przybrał, gdyż nie miał zostać papieżem, bo nie został. Ale był kandydat, który miał zradykalizować wręcz to wszystko, co się stało za pontyfikatu Pawła VI. I Jan Paweł II był wybrany jako alternatywa. No, był jeszcze kardynał Sili wtedy, z którym no, wielu konserwatystów wiązało nadzieję, no, ale to był mniejszościowy nurt. I w tym sensie jego pontyfikat no, był jakimś zatrzymaniem tego wszystkiego. A co więcej, no, papież, korzystając ze swoich polskich doświadczeń, no, nadał mu ton i kierunek, którego zapewne, być może nawet niektórzy promujący go kardynałowi się nie spodziewali. No, pierwsza, Iwano, trudno o lepszego świadka takiej perspektywy tradycyjnej i tradycyjnej po prostu w Kościele, jak arcybiskup Lefebvre, który po wyborze Jana Pawła II, czy nawet nie pamiętam, nie wiem, czy po pierwszej rozmowie, czy po wyborze, ale w każdym razie powiedział, z tym papieżem wszystko jest możliwe. No i skończyło się tak, że go papież Jan Paweł II ekskomunikował. Ale ja mówię tylko o tym, w jakich warunkach ten wybór się dokonał, więc wtedy kardynał Siri nie został papieżem i ten pontyfikat rzeczywiście, no, jego sensem było to, że zatrzymał bardzo wiele rzeczy, które nastąpiły w latach 70. i co więcej zmobilizował opinię katolicką w sytuacji, kiedy jej nie miało być po prostu. I między innymi dla takich krajów jak Polska, która no, mogła prostą drogą pójść w stronę Czech, kraju zupełnie zlaicyzowanego i tak dalej, pewnie byśmy tam nie doszli, ale w pół drogi byśmy doszli. Mogła być Polską bez afirmacji zasad chrześcijańskich w konkordacie, nawet bez tego wstępu do konstytucji, który mamy, bez ochrony życia, bez katechizacji szkolnej. To, jak potem to wykorzystano, to już jest inna sprawa. Mogło tak być i rzeczywiście, w moim przekonaniu,
to nauczanie w 1991 roku Jana Pawła II o dekalogu jako fundamencie, jako fundamencie każdego państwa kierującego się dobrem wspólnym, jako streszczeniu dobra wspólnego dla każdego społeczeństwa cywilnego, no ono w sposób bardzo istotny wpłynęło potem na opinię katolicką, również tą, która się wyraziła i w pierwszych wolnych wyborach, i potem w decyzjach Sejmu po 1991 roku. To dla mnie nie ulega kwestii, że bez tego wpływu, pozostawieni sami sobie, Polacy właściwie bez, no, byśmy byli pewnie krajem takim jak inne kraje Europy Środkowej. Polska nie odegrałaby tej roli kraju, który stworzył, pokazał pewien kierunek krajom takim jak Słowacja, jak Węgry, jak Litwa, co potem promieniowało na inne. No wpływało tak dzisiaj na kraje takie jak Bułgaria i tak dalej. Pewnie historia by się, pewnie i te motywy, bo zawsze wszystkie motywy, które w społeczeństwie istnieją, one w jakiś sposób na politykę, na państwo wpływają, ale takiego wpływu by nie miały. No przecież to, że Słowacja już w zupełnie innych warunkach, no potem Rumunii, to już w ogóle Unia Europejska to strasznie krytykowała, wpisała do swojej konstytucji to, że tą prawdą naturalną definicję małżeństwa. Czy to był prosty poślizg wpływu Polski, więc wydaje mi się, że oczywiście no, my możemy mieć pretensje do społeczeństwa, że na początku lat 90. dominujący nastrój w społeczeństwie to był po pierwsze głód konsumpcyjny i po drugie nastrój w gruncie rzeczy bardzo apaństwowy. Dlatego, że nawet w czasach Solidarności to myśmy bardzo chcieli wolności, natomiast problem, że chcieliśmy państwa. Bardzo wielu ludzi, którzy nawet w świecie katolickim mówili, Polska w Unii Europejskiej czy w każdych warunkach musi zachować swoją tożsamość, bardzo wielu ludzi mówi, Polska musi prowadzić swoją politykę. Polska musi być państwem, którego polityka jest potrzebna i tak dalej. Ale to było wszystko efekt no, tego 50 lat, tych koszmarnych 50 lat, tego półwiecza 39-89 i tych traumatycznych doświadczeń, które prowadziły do tego, że one siłą rzeczy zawsze, jak ludzie przeżywają rzeczy straszne, to ideały ulegają obniżeniu, ale również tym procesom od obywatelnienia w PRL-u. Więc wydaje mi się, że to, co udało się zrealizować w 1989 roku, to zbudować tą silną opinię katolicką, która wpływała i tutaj no, rola Jana Pawła II była oczywista. Pewna opinia katolicka niewątpliwie została zbudowana, tylko czy nie, bo mówi Pan o tym, że Polska była dzięki temu dłużej, czy jest dzięki temu dłużej bardziej katolicka niż inne kraje regionu. Po części zapewne tak, tylko czy nie jest tak, że to była pewna kwestia pewnej osobistej charyzmy Jana Pawła II, który był w stanie promieniować na ludzi wówczas żyjących, zwłaszcza pewnie ludzi młodych. Natomiast długofalowo w skali Kościoła powszechnego on nie zostawił jasnych, konkretnych wskazówek. Nie zerwał, nie wrócił do tradycyjnego nauczania Kościoła w wielu sprawach. Przeciwnie, pogłębił w sprawę. Żaden wcześniejszy papież nie całował Koranu, żaden wcześniejszy papież nie szedł tak daleko, jeśli chodzi o dialog, jeśli chodzi o kwestię dialog międzyreligijny, jeśli chodzi o kwestię wolności religijnej. Żaden wcześniejszy papież nie szedł tak daleko, jeśli chodzi o redefiniowanie celów małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. I czy nie jest tak, że owszem, Jan Paweł II póki żył, no to ze względu na swoje osobiste przymioty był w stanie promieniować pozytywnie, zwłaszcza na swoich rodaków, zapewne częściowo także na część opinii chrześcijańskiej w świecie, ale ani nie zatrzymał sekularyzacji Zachodu, ani nie zostawił czytelnego, jasnego dziedzictwa, do którego później kolejne pokolenia również mogłyby się w sensie pozytywnym odwołać, no bo to, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna, no to zawsze coś, ale to trochę wydaje mi się mało z perspektywy nauczania, wiecznego nauczała Kościoła i w ogóle kryzysu, w jakim znajduje się współczesny Kościół. Ja bym jednak zachował umiar, bo z punktu widzenia cywilizacji można powiedzieć, że to, że niedziela jest niedzielą, to nie jest żadna łaska, nic nadzwyczajnego. A mimo wszystko wydaje mi się, że to, że nasza cywilizacja, nasz kalendarz w sposób zupełnie nieuświadomiony dla milionów ludzi, bo my tym oddychamy jak powietrzem, wyraża wiarę, prawdę o zmartwychwstaniu w tym, że niedziela jest dniem świętym, jest wielkim dobrem. Niedługo go może nie być. I niedługo tego wielkiego dobra może nie być, tak jak może nie być naturalnego małżeństwa w prawie.
A mimo wszystko tego trzeba bronić. To są wartości. Ale może go nie będzie właśnie dlatego, że nie zostawiono trwałych fundamentów głębiej zakorzenionych. To, że potrzebny jest powrót do katolickiej teologii państwa, no to jest oczywiste. No tylko... To jest oczywiste i co więcej, wie pan, jeżeli ona była gdzieś praktykowana w drugiej połowie XX wieku, no, mimo wszystko, no nie w polityce Frontu Narodowego we Francji, czy chyba nawet Alliance Nationale. Ale była praktykowana w polityce zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego. Ta katolicka teologia państwa ze wsparciem autorytetów Kościoła, nie przeciwko. Owszem, to, że w okresie posoborowym przyjęto tą formułę Pawła VI, a w gruncie rzeczy księdza Lamennais, wolny Kościół w wolnym państwie i tak dalej, co miało oznaczać, że Kościół będzie wolny w państwie liberalnym, co nie jest prawdą, bo to dzisiaj widzimy, że Kościół w państwie liberalnym nie jest wolny, że wolności osobiste nie są wolnością nadprzyrodzoną Kościoła, nauczania, reprezentowania ludzi ochrzczonych i tak dalej. To, że przyjęto, no to jest fakt i od tego to trzeba przekroczyć. To jest element kryzysu Kościoła. Tylko pytanie, o czym my mówimy. Czy mówimy o roli historycznej Jana Pawła II i o tym, czy ta rola w swoim czasie sprzyjała temu, żeby cywilizacja chrześcijańska przetrwała choćby na poziomie opinii, reakcji ludzi i tak dalej. Czy mówimy o tym, jak wyglądałby idealny papież na tamte czasy i tak dalej. No wielcy papieże, święty Pius X, Pius XII, mimo całego ogromnego zaangażowania i przestróg, dlatego że od czasów Leona XIII, szczególnie święty Pius X, przestrzegali, że jeżeli, no i Pius XII to sam mówił przed II wojną światową, że jeżeli narody chrześcijańskie nie przywrócą, znaczy nie uznają królewskiej władzy Chrystusa, nie osiągną ani jedności, ani współpracy i doprowadzą do strasznych katastrof. I dla świętego Piusa X czy dla Piusa XII wybuch wojny między narodami chrześcijańskimi był tragedią, nie tylko dramatem, tragedią, no, ale tego nie zatrzymali. No. Papiestwo jest specyficzną instytucją, która owszem wpływa, no, to nie jest tak jak w Ameryce twierdzili, teraz to już wygląda lepiej, bo właśnie na tle tych zaangażowania na Pawła II w cywilizację życia, tam doszło dużego zbliżenia środowisk katolickich i ewangelikalnych, ale 50 lat temu to oni w ogóle twierdzili, że integracja europejska to jest jakiś wymyślony w Rzymie w czasach Piusa XII pomysł, żeby katolicy rządzili światem, fajnie żeby by papież mógł tego. Ale tak po prostu nie jest, więc wpływ Kościoła zawsze jest wpływem pośrednim. Musimy śledzić te instytucje, więc w moim przekonaniu dzisiaj trzeba mieć zarówno świadomość tego, że Kościół jest w kryzysie, że tak naprawdę my owszem, no, my słyszeliśmy echa tej klasycznej teologii państwa, nie tylko analizy cywilizacji, często bardzo precyzyjnej, ale tej klasycznej teologii państwa słyszeliśmy echa wtedy, kiedy na przykład Jan Paweł II w czasie tego kazania inauguracyjnego coś to wyciszono i zapomniano. Mówił: otwórzcie drzwi Chrystusowi, no i mówił: otwórzcie drzwi dla jego zbawczej władzy. Tego drugiego elementu się w ogóle nie cytuje. No, tak jak się nie cytuje, nie przypomina. Ja myślę, że też się nie przypomina, dlatego że dla bardzo wielu podmiotów opinii publicznej to po prostu nie jest ważne. Ale tak jak się nie przypomina przemówienia Benedykta XVI do dyplomatów, kiedy mówił o suwerenności Boga. Aczkolwiek, no, na przykład nawet w okresie pontyfikatu Benedykta XVI, to jego alokucje w parlamencie westminsterskim, no, one prezentowały taką jakąś koncepcję państwa, bardziej państwa, które poszukuje dobra wspólnego, niż wyprowadza je bezpośrednio z tych nadprzyrodzonych danych swojej cywilizacji, z tego, że zna Ewangelię, zna nauczanie Kościoła, tradycję chrześcijańską przynajmniej i tak dalej. Słyszeliśmy drobne echa. I oczywiście, że trzeba wrócić do tych kanonicznych, że tak powiem, fundamentów naszej cywilizacji. I trzeba o to walczyć. Tylko pytanie, gdzie i pod czyim wpływem o to walczono najbardziej. No, jeżeli, wie pan, no ja nie znam przykładów. No,
Wiem, że Front Narodowy, Jean-Marie Le Pen... Nie wchodźmy w politykę, bo to moglibyśmy o tym dwie godziny potem gadać Jean-Marie o Le Pen. Jean-Marie Le Pen pisał w jednej z swoich takich wczesnych książek, że w początkowym okresie organizacje jego partii, katolicy tradycyjnie odgrywali bardzo wielką rolę w jego partii, byli taki bardzo silny impuls organizacyjny, żeby Front Narodowy powstał. Tylko że potem, mimo wszystkich autorytetów religijnych, nie udała się ta chrystianizacja Frontu Narodowego. Można było przynajmniej schrystianizować taki mały fragment opinii publicznej i poprzez niego promować cywilizację życia, prawa rodziny, kontestować laicką zasadę konstytucji francuskiej i tak dalej. Jakoś się to nie powiodło. A wszystkie dane były i można było przynajmniej ten mały obszar skatolicyzować, czy silnie schrystianizować i tak dalej. I z tego punktu, no bo w ten sposób Kościół pośrednio oddziaływuje na cywilizację. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to, co się stało w Polsce, no jest ważne. Wie pan, ja uważam, że, bo pan mówi o tym wymiarze Kościoła powszechnego, ja myślę, że tym, co w jakiś sposób kładzie, co jest tym niepowodzeniem tego pontyfikatu wojtyleńskiego, to jest również to, że wiara Jana Pawła II w to, że przeżywamy wiosnę Kościoła i to, że rzeczywiście jego pontyfikat był okresem ogromnego wzrostu powołań kapłańskich w Polsce. To rzeczywiście z punktu widzenia takiego statystycznego to był rozkwit. Tak samo jak upadek komunizmu przyniósł to, że mówię, wcześniej trzeba było, to nawet nie upadek komunizmu, tylko samo powstanie Solidarności już spowodowało, że w Polsce znowu można było na nowych osiedlach i wszędzie budować świątynie, budować kościoły i tak dalej. Jan Paweł II był przekonany, że, no, że tu się powiodło, że Polska jest dowodem na to, że Kościół się dzisiaj może znakomicie rozwijać. Wiemy, że różnie z tym jest, że bardzo wiele dzisiaj, jak słyszymy o wszystkich skandalach i tak dalej, widzimy, ile spraw nie załatwiono, jak na przykład rozluźnienie dyscypliny kościelnej spowodowało, no, że pojawiły się zjawiska, które nigdy nie powinny się pojawić w żaden sposób w stanie duchownym i tak dalej. Ale z drugiej strony nie można też nie widzieć tego, że ten ogromny wzrost powołań kapłańskich to nie są tylko skandale obyczajowe. To jest również ksiądz Jerzy Popiełuszko. To są męczennicy franciszkańscy z Peru. To jest to, co dla Kościoła jest zawsze największym świadectwem jego żywotności, właśnie męczeństwo i tak dalej. Więc w moim przekonaniu ten pontyfikat, który był pontyfikatem pierwszej fazy kryzysu Kościoła, który szedł za tymi nadziejami, że ta tak zwana aggiornamento doprowadzi do tego, że Kościół, mówiąc językiem współczesnym, dokona chrystianizacji współczesnej kultury i tak dalej, a że to w wielu krajach rzeczywiście skutków nie przyniosło. Natomiast u nas, w Polsce, to nie jest tylko kwestia walki z komunizmem, która jest wartością samą sobie, bo mówię, powtórzę choćby to, ja to też mówię bardzo często w rozmowach z autorytetami katolickimi, które mówią, że tam polityka nie jest najważniejsza i tak dalej. Ja mówię, no tak naprawdę to Solidarność spowodowała, że świątynie w Polsce można było stawiać, że te zdechrystianizowane miasta, gdzie nigdy nie miało być kościoła, albo miał powstać jeden jakiś zabytkowy, że mogły mieć na każdym osiedlu kościół i tak dalej, bo taka jest rola narodu katolickiego. On tworzy to bezpieczeństwo pod glebie. On tworzy tą przestrzeń, w którym również to nadprzyrodzone życie może się rozwijać. Ale z tego punktu widzenia, mówię, to jest dobry okres w historii Polski, gdzie owszem, my sami popełniliśmy wiele błędów, my się nie powinniśmy z nich rozgrzeszać. Mówię o społeczeństwie cywilnym. Więcej, no mówię też każdy z nas, no, pan ja reprezentuję starsze pokolenie, pan młodsze, no każdy z nas w pewnym momencie będzie musiał zapytać siebie, no tak jak Moraz na łożu śmierci, czy uchroniliśmy swoją ojczyznę przed problemami, które w nią godziły? Czy przekonaliśmy naszych rodaków? Więc do jednych rzeczy przekonaliśmy, do innych nie przekonaliśmy. I ten rachunek sumienia musimy sobie zrobić również jako społeczeństwo cywilne i tak dalej. Natomiast w tym wszystkim ten pontyfikat był elementem siły narodu po prostu. I co więcej, on jest ciągle takim znakiem rozpoznawczym Polski w świecie. I to jest wielka wartość, dlatego że
Dlatego, że my musimy być świadomi, że poza wszystkim no, mamy obowiązki wobec narodu i naród ma swoją rolę w właśnie wspólnocie powszechnej, jeżeli mówimy o całym chrześcijaństwie i tak dalej. I dla bardzo wielu, wie pan, od Le Pena, którego wspomnieliśmy, po Ursulę von der Leyen, rola Jana Pawła II w historii współczesnej nie podlega wątpliwości. I to jest coś, czym my możemy przemawiać do świata, odwołując się również do autorytetów, które oni uznają i tak dalej. No, jeżeli Polska ma tą rolę wypełniać, czy mamy naprawdę tak mało aktywów materialnych, duchowych i tak dalej, że tym bardziej musimy korzystać z tych, którymi dysponujemy. Ja się tylko obawiam, że dzisiaj bardzo wielu, czy przez ostatnie lata, bardzo wielu polskich polityków próbowało w świecie odwoływać się do dziedzictwa Jana Pawła II. Sam Jan Paweł II, kiedy jeszcze żył, próbował się odwoływać chociażby w skali europejskiej, międzynarodowej, mówił, prawda, Francja zrobiła się ze swoim chrztem i tak dalej, czy wszystkie te jego wystąpienia wobec polityków unijnych. No i to po prostu nie przyniosło efektu. Ludzie, politycy czy aktorzy życia publicznego mogli być zainteresowani, mogli jakby go traktować poważnie, czy szanować go i tak dalej, ale to jest wszystko bardzo powierzchowne. Tak jak z perspektywy trzeciej RP, tutaj oczywiście pana perspektywa, pan był bardzo aktywnym politykiem od początku, na pewno też byłaby cenna, ale no, wszyscy politycy w Polsce odwoływali się praktycznie poza jakąś najskrajniejszą urbanowską lewicą pozytywnie do Jana Pawła II. Wszyscy pro forma mówili, że o, jaki wielki Polak, jaki wspaniały papież, jak umarł, to Gazeta Wyborcza tam pisała, jakie to ogromna strata i tak dalej. No ale to jest szalenie powierzchowne. Nic z tego później, czy bardzo niewiele z tego wynikało, a ci ludzie pro forma odwoływali się do Jana Pawła II i raz, nie wpływało to później na to, jak realnie żyli, jaką politykę wcielali. Dwa, minęło trochę czasu, minie niedługo 20 lat od jego śmierci. To w gruncie rzeczy no, już bardzo niewiele z tego zostało. Również jeśli chodzi o poziom hierarchii kościelnej, to wydaje mi się, że jest taki problem, że bardzo wielu, że to Jan Paweł II realnie ukształtował polski kościół, on i przez swoje nominacje, ale też przez swoją osobę i w dużej mierze bardzo wielu księży żyło, nie mówię, że wszyscy, bardzo wielu oczywiście nie, ale żyło w takiej iluzji tego, że wystarczy odwoływać się do autorytetu Jana Pawła II i to wystarczy. I nie mieli wiele więcej, było im troszkę zbyt dobrze. Ja, wie pan, jeszcze gorzej, ja myślę, że bardzo często to było tak, że wystarczy opowiadać o papieżu, tak, nawet dokładnie. Nie odwoływać się do autorytetu, dlatego że w moim przekonaniu, no mówię, jak ludzie na przykład chcą, a to będzie coraz bardziej potrzebne, jak ludzie chcą wiedzieć, czym było nauczanie Jana Pawła, na czym polegała rola Jana Pawła II, jego wpływ w Polsce i czym było jego nauczanie o Polsce, to powinni przeczytać parę krótkich tekstów i takich jak te dwa kluczowe kazania z 79 roku, to znaczy na placu Zwycięstwa, to inauguracyjne przede wszystkim, to powinni przeczytać te 10 kazań z 91 roku o dekalogu jako fundamencie życia publicznego i w zasadzie to daje taką podstawę, na podstawie której można przynajmniej wyrobić sobie pogląd na temat kierunków tego nauczania i tak jak one, ale do tego nie wracano, no, ani nie traktowano tego w sposób normatywny. Ja mogę tylko panu powiedzieć, że z punktu widzenia polityka, reprezentanta opinii publicznej, który angażował się w walkę o normy cywilizacji chrześcijańskiej, to dla mnie te kryteria były bardzo pomocne. I co więcej, ja musiałem je poznać dlatego, że miałem świadomość tego, że prawda, że przeżywamy pontyfikat praw człowieka, że bardzo często powoływano się, na przykład no, nieżyjący już ojciec Maciej Zięba, mieliśmy taką polemikę w 91 roku. On dawał taką bardzo liberalną interpretację nauczania wojtyliańskiego. Tak to próbowano pokazać, że papież właśnie, to jest prawda, to jest pokój narodów, afirmacja demokracji i tak dalej. Odwołanie się bezpośrednio do tego nauczania było bardzo mocnym argumentem do tego, żeby opinię katolicką budować. No, kiedy papież napisał bardzo krytyczny list do Tygodnika Powszechnego o tym, że oni zawiedli
w momencie, kiedy trzeba było bronić zasad katolickich, pozyskanie niepodległości. To był dla nas, mówię w naszej polityce, to było bardzo mocne wsparcie w polemikach, dlatego że to, o czym pan mówi, no, było problemem zupełnie niezależnie od, istniejącym niezależnie od tego pontyfikatu. To znaczy te opinie liberalne wśród duchowieństwa, które miały pacyfikować opinię katolicką i odwołanie się bezpośrednio do tego nauczania. I tu się całkowicie zgadzam, że do tego nauczania bardzo często się nie odwoływano i stawianie pomników, tam urządzanie akademii miało zastępować właśnie odwoływanie się bezpośrednio do norm. Do tych norm pontyfikatu Jana Pawła II, a warto do tego wrócić. Warto do tego wrócić, żeby na przykład, no nie wiem, no, czytając to kazanie o obecności Kościoła w państwie, to chyba w Lubaczowie w 1991 roku, jeżeli pamięć nie mi, albo w Drohiczynie, albo w Lubaczowie, ale raczej w Lubaczowie, o tym, że neutralność państwa jest rzeczą właściwą, jeżeli chodzi o neutralny stosunek do obywateli, którzy powinni być oceniani sprawiedliwie, czy zajmować pozycję w życiu publicznym, niezależnie od wyznawanej wiary czy przekonań, ale neutralność nie może oznaczać neutralności wobec Boga, wobec zasad moralnych i tak dalej. No, można powiedzieć, że powinno być tam więcej nawiązań do nauki klasycznej, wyraźniej i tak dalej, ale to jest bardzo jasne kryterium. I co więcej, to kazanie wtedy, na przykład było to niedawno Tomek Rowiński przypomniał, było krytykowane w bardzo taki jasny sposób przez Jacka Woźniakowskiego, ojca pani poseł Thun. I tak dalej, że co to jest za wizja, dla nas to było bardzo pomocne, więc jeżeli rola Kościoła nauczającego w tym nauczaniu zwyczajnym, które dociera do normalnej debaty publicznej i dalej, polega między innymi na tym, że wskazuje dobro, zło, że pokazuje kryteria, którymi się powinniśmy kierować, że wzmacnia zaangażowanie katolików broniących dobra wspólnego. No nie wiem, tak jak Quas Primas wzmacniało Christeros, a Laborem Exercens Solidarność. To ja mówię, z punktu widzenia uczestnika tych wydarzeń, to wtedy to nam bardzo pomagało budować opinię katolicką z całą świadomością, że bardzo często właśnie autorytet Jana Pawła II jest przywoływany po to, żeby, że tak powiem, zacierać granice między światem liberalnym a cywilizacją chrześcijańską. My jej broniąc, no, pokazywaliśmy, prawda, jak bardzo jest to jednak nadużycie co do intencji czy litery wypowiedzi papieża. I co więcej, ja widzę w tej chwili, że mamy do czynienia z takim galopującym antyintegryzmem, dlatego że to było tak, że w tamtych czasach właśnie pontyfikatu Jana Pawła II integryzm polegał na cytowaniu Piusa XII. Dzisiaj już polega na cytowaniu Jana Pawła II, a niedługo, jak już w Belgii widzimy po reakcji biskupów na wypowiedź papieża, że tak, że niektóre nawet jakieś wywiady, może echa wywiadów, będą też jakieś mieć cechę integrystyczną, więc tak to wygląda. I w tej chwili mamy do czynienia z taką wielofrontową dewolitylizacją, bo z punktu widzenia opinii liberalnej to jest tak, że papież zrobił asyż, papież może odejść i to się ten... A... Temat bardzo... Asyż jest ciekawą kwestią, ale też było jakieś echo tych romantycznych nadziei papieża i tej polskiej formacji romantycznej. No bardzo nieszczęśliwe wydarzenie we współczesnej historii Kościoła, nieszczęśliwe, wie pan, w odróżnieniu od tego Koranu, o którym pan mówił, że tamto pozostało incydentem, a ten asyż zyskał taką dynamikę powtórzeń. Tak, i ona jest... I nawet przy tym pewnym takim wyhamowaniu w okresie Benedykta XVI, kiedy on tak zrobił asyż po swojemu, to znaczy zaprosił różnych tam przywódców religijnych, wygłosił do nich mowę, a potem powiedział, no teraz się idę pomodlić na grób świętego Franciszka, jak ktoś chce, to może iść za mną. To już było trochę inaczej, ale to jest ciekawe, że to też było, że jeden z protestanckich przyjaciół papieża napisał do niego, że no, że do tego nie należy robić, no. To należy przerwać i tak dalej, a papież mu odpowiedział, że tego, że nie, ja musiałem to wziąć w swoje ręce, mówi Benedykt XVI, musiałem to wziąć w swoje ręce, zrobić to, bo to i tak musiałoby się odbyć. No. Na czym polega ten przymus, że to się musi odbywać?
to nie wiadomo. No, w kurii rzymskiej widocznie są takie siły, tak wytrwale pracujące w tym kierunku, żeby tego typu... I to się niestety stało tym wydarzeniem, jak to się u nas mówi, cyklicznym. No, i doprowadziło do tego, ja mówię, tego postkomunistycznego asyżu w Astanie. No. I to jest smutne wydarzenie i trzeba być tego świadomym, tylko ja raczej uważam, że to jest raczej zobowiązanie dla nas, żeby mieć pewną jasność widzenia, bronić pewnych zasad, mówić o niewłaściwości, czy o tym, że, że w okresie kryzysu Kościoła doszło do pewnych wydarzeń, no, które nie powinny być kontynuowane, ale to nie zmienia, właśnie patrząc z perspektywy historycznej, i tak historycznie humanistyczne, że widzimy, że prawda, to nie jest tak, że realne podmioty historii, czyli ludzie, państwa i tak dalej, są po prostu dobre czy złe, no bo my nie reprezentujemy tych substancjalnych kategorii, my jesteśmy tylko ludźmi, no raz popełniamy błędy, raz robimy coś dobrego i tak dalej, to my powinniśmy być świadomi, że no, startujemy z tego punktu, jaki ten pontyfikat odegrał jaką swoją rolę w historii, wybitną. No, dla mnie taką bardzo ciekawą miarą to jest to, co Jean Madiran napisał po śmierci papieża, bo on był krytykiem Jana Pawła II, no, dla niego wielkim, no, on nie poszedł w 1988 roku, Madiran, za arcybiskupem Lefebvre'em, natomiast uważał, że wielką tragedią są te sankcje kanoniczne, ekskomuniki i tak dalej, pisał o tym, że to można było zupełnie inaczej rozegrać, no, zignorować na przykład, albo stwierdzić, że stare te sankcje, suspensy i tak dalej pozostają w mocy i tak dalej, no nie wiem, wygłosić, to było bardzo, bardzo mocne uderzenie. I ten Madiran, który tak mocno to wtedy krytykował, napisał książkę Tradition excommuniae, ekskomunikowana tradycja i tak dalej, on po śmierci Jana Pawła II pisał o nim jako o gigancie, no, przywołując tą formułę Stalina, ile dywizji ma papież, i mówi, w naszych czasach o sile państw nie stanowią dywizje, tylko ta soft power i tak dalej. I papież pokazał, ile ludzi może zgromadzić, ile ludzi może słuchać i potwierdzać to, co on mówi. No i oczywiście, że jeżeli byśmy traktowali... Ja w tamtych czasach pontyfikatu Jana Pawła II to wiele razy mówiłem o tym, że niestety ta miłość do papieża nie przekłada się w Polsce na miłość do papiestwa i miłość do biskupa, do naszego papieża, który jest biskupem Rzymu, niekoniecznie przekłada się na miłość do Rzymu. I to są na pewno rzeczy, które trzeba uzupełnić i tak dalej, ale dzisiaj mamy tą perspektywę historyczną. Mamy też ten rozdział historii jako część historii powszechnej, która jest też elementem naszej obecności kulturalnej w świecie. Mamy też wreszcie jakąś ciągłość do przekazania kolejnym pokoleniom, bo one muszą startować nie... jak to w Polsce, wszystko zaczynać od nowa zawsze, tylko w pewnym punkcie i tak dalej. I oczywiście, że jest bardzo wiele rzeczy, również z tego okresu doświadczeń, w których należy kierunek zmienić, czy rzeczy, czy zaniechań, które należy zrealizować. Ale to nie zmienia faktu, że to jest bardzo ważne, bardzo twórczy, no, wyjątkowy okres w historii Polski. W ogóle nie wiadomo, jakby się nasza historia w ogóle potoczyła i gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby nie tamte momenty. Tego się nigdy nie dowiemy. No ale ja mówię, no ale czwarte przykazanie zobowiązuje do tego, że też się nie dowiemy, no jak z rodzicami by to było, że może to byłoby tak czy inaczej by się potoczyło, a to może ta wdzięczność tutaj nie jest, no, ale mamy to przykazanie i myślę, że dzisiaj z tej perspektywy na to należy patrzeć i jako na okres historii, który musimy kontynuować, który dał nam solidne podstawy i że się za parędziesiąt godzin o tym przekonamy. No. Bardzo dziękuję. Miałem wielką przyjemność rozmawiać z panem marszałkiem Markiem Jurkiem. Dziękuję serdecznie za ten czas. Ja tylko wyjaśnię te parędziesiąt godzin, no bo będzie marsz papieski i po raz kolejny, nie wiem ile będzie ludzi w tym roku, ale po raz kolejny się przekonamy, że z tych dobrych spraw wokół ludzi, których można zgromadzić, że Jan Paweł II ciągle gromadzi zaangażowanych katolików, ciągle gromadzi patriotów.
I to jest jakiś, to jest instytucja i motyw naszego życia społecznego, który ciągle jest. A my musimy naprawdę pokochać naszą rzeczywistość, no, rzeczywiście realizować ten realizm, odnosząc się do rzeczy, które są, a nie tylko do nadziei, które są bardzo ważne, bo one mogą doprowadzić do tego, że będziemy mieli nowe instytucje, jeszcze większe, jeszcze lepsze, ale na razie mamy te. No to jest mnóstwo ciekawych wątków, chociażby ten wątek 1988 roku Benedykta i tego, że to musi się odbyć, prawda? No tutaj, no to zależy od jaką perspektywę przyjmiemy, tak? No jeżeli byśmy przyjęli, że tak jak pan mówił, że Ratzinger był lefebrystą, to z tej perspektywy moglibyśmy tak patrzeć. No w praktyce to zmarły niedawno biskup Tissier napisał książkę Portret filozoficzny Józefa Ratzingera, która myślę pokazuje bardzo dobrze te różnice między powiedzmy takim twardym tradycjonalizmem a Ratzingerem, ale to już... jedną uwagę edycyjną do tej książki. Że tam w przypisach polskich moje życie Józefa Ratzingera jest cytowane z francuskiego wydania. Ta książka była wydana po polsku, więc jest chyba jakiś ślad, że wydawca chyba nie sięgnął do książki, o której mowa. A to jest bardzo ważne, że ja mówię, książka biskupa Tissier jest bardzo ciekawa. Ale książki profesora Ratzingera, kardynała Ratzingera, Benedykta XVI też są bardzo ciekawe i warto czytać jedno i drugie. No, te drugie też z pierwszej ręki, a nie tylko czytać o tym, że autor książki o Benedykcie XVI je przeczytał i opowiada, co tam jest napisane. Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie marszałku, i na pewno temat będzie żywy i będziemy do tego wracać.